27 marca 2022 roku, przed 15. kolejką Ekstraligi Kobiet, oczywiście przed dla drużyny Apelotos Gdański Sportis KKP Bydgoszcz. Witają Państwa Dawid Głodek i Mateusz Wiech. Apelotos, przegraliśmy 1-0 po bramce Czercotti. Darmowe, można o nie aplikować przez stronę Pomorski Związek Piłki Nożnej. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany takimi biletami, zapraszamy do śledzenia profili społecznościowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Tak jak wspomniałem, wejściówki są darmowe, warto udać się do Gdyni. A teraz Klaudia Dymińska w swoim stylu, była poprzeczka, no pierwsza. Bardzo ładne uderzenie. Akcja w tym spotkaniu naszych. Egoda Szewczuk, zagranie do Julki Włodarczyk. Julka do Klaudii Słowińskiej, ładnie wymieniły w dwójkę piłki, będzie okazja do strzału, no, na lewej nodze miała piłkę Julia, wiemy doskonale, że nie jest. Ale kolejna dobra sytuacja zespołu z Gdańska. Reprezentant Polski, bramkarz Patryk Sobczak, pozdrawiamy sobie. Pozdrawiamy serdecznie, tak jest, i Nadia, i Patryka. No, Nadia podgląda przeciwniczki. Oj, tutaj błąd. Dżelka Kołodziejek nie zrozumiała się z Emilią Krajewską. Na szczęście bez konsekwencji. Raz pierwszy występuje na boku obrony. Zresztą bardzo świetnie elastyczna, filigranowa zawodniczka. Spod pressingu gdańszczanki. Klarisa Kirschdam, spójrzmy, będzie sytuacja. Troszeczkę za mocno sobie wypuściła, które mogą postraszyć przeciwniczki. Zobaczmy właśnie Julia Włodarczyk. W sytuacji 1-1. Kolejna świetna sytuacja gdańszczanek. Będzie okazja teraz dla zespołu z Bydgoszczy. Piękne dośrodkowanie, ale... Grać tą piłkę i za szybko się pozbywały jej gdańszczanki. Klarisa Kirschdams. Dobrze zareagowały w defensywie zawodniczki Sportisu. Może teraz, ależ... Bardzo niecelne zagranie do przeciwniczki i na szczęście Jagoda Szewczuk odbiera piłkę, bo to była sytuacja na kontrę. Ależ świetne. Piłka fantastyczna Klaudii Dymińskiej do Julki Włodarczyk, spójrzmy. Klarisa. Kolejna sytuacja, twój szczęśliwy dzionek. Ale jeszcze jest Klaudia Dymińska. No, tutaj... Zobaczmy. Indywidualnie. Troszeczkę zabrakło, ale bardzo ładnie się zabrała z trzema przeciwniczkami. 5 minut. Bardzo długie podanie gdzieś w okolice. Natalia Piątek, to był kick. No to zawsze taka chwila niepewności, czy może, czy nie może. Jedna sędzia gwiźnie, druga nie. No i kolejny strzał. Majda. Stasiak. Ładne zagranie do Stasiak. Ale na posterunku nie kto inny. Wyjaśnia Olga Sirant i próbuje wprowadzić piłkę do Roxany Polańskiej. Ależ Roxy Polańska jest szybka. Spójrzmy. Roxy Polańska, słupek. Noż to była sytuacja na to, żeby wyprowadzić nasz zespół. Klaudia Dymińska dzisiaj jest wszędzie. Klarisa. Ależ obsłużyła Klarisę. I mamy bramkę! Ależ piękne uderzenie. Ty chciałeś zobaczyć w pełni formy Julię Włodarczyk, ja chciałem Klaudię Słowińską i piękna bramka Tubisza. To jest bramka w jej stylu. Świetne zagranie Klarisy Kirschdams, która notuje asystę przy tej bramce. No świetnie zabrała się na początku tej akcji z piłką. Na razie nie zmienia nic w grze gdańszczanek trener Borkowski. Cały czas rozgrzewające się dwie gdańszczanki, zobaczmy. Nie ma pozycji spalonej, dobre zagranie. Za darmo i szybko bydgoszczanki próbują wznowić grę i zobaczmy, mamy z tego sytuację. Stasiak. Na no szczęście. I miała Sudyk. Zuza Karwacka, zawodniczka dysponująca na lewą nogą, bardzo mocnym uderzeniem.
No ależ to była sytuacja teraz. Przypadkowo ale Clarissa Kirsch-Downs pięknie wywalczyła piłkę. Uruchomiła Klaudię Słowińską. I 2-0. Szanowni Państwo, ten duet w dniu dzisiejszym zapewnia zwycięstwo gdańszczankom, bo tego zwycięstwa nikt już im nie zabierze. Clarissa Kirsch-Downs i Klaudia Słowińska. Pierwsza zalicza dwie asysty, druga dwukrotnie pokonuje Klaudia Słowińska. I koniec spotkania, 2-0. Gdańszczanki pokonują KKP Bydgoszcz i zdobywają pierwsze 3 punkty.